Ogrzewanie podjazdów wykonuje się montując pod nawierzchnią elektryczne kable grzewcze. Kable mogą być zamontowane na całej powierzchni lub, tak jak w tym przypadku, tylko na szerokość pasów jezdnych. Aby usuwanie śniegu i lodu było skuteczne, należy zapewnić moc na poziomie 300 W na metr kwadratowy oraz zamontować kable grzewcze w podłużnym odprowadzeniu wody. Kable montuje się przed ułożeniem warstwy wierzchniej, która może być wykonana z betonu, kostki brukowej lub asfaltu. Można w tym celu wykorzystać kabel grzewczy dostarczany na rolce lub kabel grzejny w formie maty gotowej do rozwinięcia. Uruchamianie ogrzewania realizowane jest przez sterownik zamontowany w szafie rozdzielczej znajdującej się na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Do sterownika podłączony jest czujnik gruntowy zamontowany na powierzchni podjazdu, mierzący temperaturę oraz wilgotność. Dzięki temu ogrzewanie uruchamia się automatycznie, gdy na podjeździe pojawia się lód lub śnieg i działa do czasu jego usunięcia. Elementy potrzebne do samodzielnego zamontowania ogrzewania podjazdu znajdziesz na naszej stronie internetowej w dziale Systemy przeciwoblodzeniowe. Zapewniamy także wsparcie w zakresie doboru elementów i projektowania takich układów. Dodatkowych informacji udzielają konsultanci naszej ogólnopolskiej infolinii.